they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. I broke a thousand hearts before I met you. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad to the bone. Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. 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 Ja myślę, że człowiek się z tym rodzi, wie pani. To jest takie banalne stwierdzenie. Motocykliści mówią, trzeba mieć to we krwi. Ale jest w tym dużo prawdy. Trzeba mieć to we krwi. Motocykl pachnie, motocykl wymaga zachodu, wymaga dopieszczenia. No trzeba to kochać, żeby to robić. Panie starosto, proszę nam opowiedzieć o swojej maszynie. No, z tym motorem wiąże się wielka historia. Jej pierwszym właścicielem był mój dziadek. Cały czas właściwie w mojej rodzinie. To jest Simpson SR2, jeden z trzech, które były w naszym powiecie kościerskim, czyli historia. Produkcja jest DDR-owska, czyli Niemcy Wschodnie. Można powiedzieć, że prestiżowa wersja, dużo lepsza niż Komar, który w tym czasie też był produkowany. No i 58 rocznik produkcji i do dzisiaj na chodzie, myślę, że to świadczy o jakości wykonania. Jak zapali ten motor, to już naprawdę jedzie. Pan czuje się członkiem tej motocyklowej braci? No tak, czuję się członkiem braci motocyklowej. Oczywiście no, nie jest to może Harley, ale z dużą życzliwością się spotykam. Są też motory zabytkowe. Może kiedyś na jakiś większy też przyjdzie czas, ale na razie to jest historia, to jest moje rodzinne tutaj trofeum i bardzo naprawdę sympatycznie. Korzystając z okazji, jeżeli można, to chciałbym podziękować i zaapelować, poprosić kierowców, bo też jesteśmy właściwie wszyscy kierowcami, o życzliwość dla motocyklistów. Też korzystają z dróg i żeby troszeczkę bardziej uważać, żeby było mniej wypadków, potrąceń w ruchu drogowym. Zawsze jest tak, że grupa ludzi chce się spotkać. U nas brakowało takiego jak gdyby punktu zbornego, gdyż tych takich slotów nie ma za dużo i dlatego stwierdziliśmy, że na Kaszubach, no to jesteśmy poza Pomorzem, które powiedzmy nam czasami się zdarza zloty, chcemy pokazać Kaszuby i stwierdziliśmy, że miejsce Kaszub będzie jak najlepsze. Robimy to drugi raz i jak widać po frekwencji z sukcesem. My jesteśmy mile zaskoczeni. Wieczorem przyjechało do nas około 600 motocyklistów. Dzisiaj dojechało około 200, także jest tutaj około 800, nawet do 1000 motocyklistów. Liczymy również pasażerki. Jakie motory, jakie maszyny można tutaj dzisiaj zobaczyć? Głównie klasyczne motocykle typu Chopper Cruiser, ale widzimy też motocykle sportowe, turystyczne. Ponieważ nie ma dużo tego typu imprez w województwie pomorskim w tym czasie, także wszyscy do nas zawitali.
To chyba jest duże przedsięwzięcie, prawda? Jest to duże, i trudne. Duże wyzwanie, począwszy od wszystkich spraw organizacyjnych, typu uzyskanie zgód na przejazd motocykli na parady, ale mamy bardzo dużą współpracę tutaj i pomoc ze strony włodarzy Kościerzyny, którzy nam pomagają przy organizacji, jak widać są przychylni motocyklistom. I dziękujemy im za to bardzo. Dlaczego warto wybrać się w taki zjazd? Dlaczego warto wsiąść na motor, przyjechać na Kaszuby? Powiem tak, jest to spotkanie motocyklistów, ale nie tylko, bo przyjeżdżają do nas ludzie, którzy w ogóle nie mają związku z motocyklami, chcieli poznać nasze środowisko. Mamy bardzo dużo atrakcji w naszym programie. Robimy tradycyjne konkursy, które się robi na tego typu zlotach, czyli na przykład jazda na najwolniejszą jazdę, najdalszy rzut oponą, gdzie mamy bardzo fajne, atrakcyjne nagrody ufundowane przez naszych sponsorów. Również są koncerty bardzo znane w środowisku motocyklowym zespoły, ale również są zespoły z zagranicy, co jest ciekawostką, które prosiły się, czy mogą u nas wystąpić. Oczywiście zgodziliśmy się. Mamy również gości z zagranicy. Zaskoczyła nas grupa motocyklistów, około 10 maszyn z Kaliningradu. Jak się jeździ na Kaszubach? Kaszubskie drogi są bardzo ciekawe, kręte, malownicze. Potrafią być zdradliwe, dlatego uprzedzamy motocyklistów, nawet którzy dojeżdżają tutaj. Jest dużo zakrętów, gdzie naprawdę trzeba uważać, ograniczyć prędkość, ale jest bardzo malowniczo.